Witamy wszystkich w grze numer 2 pomiędzy Trudną Dotą i Centaur Bulką. Gramy w systemie Best of Free. Turniej nazywa się Random Madness, a gramy w trybie All Random Deathmatch. I jak widzicie, już jest przewaga dla graczy Trudnej Doty 1-0. A tym razem oprócz Wiochmana dołącza do nas jeszcze Gremlin. I teraz standardowo czekamy, aż uda się wszystkim graczom wejść do gry. Oczywiście disconnecty, ale już jesteśmy coraz bliżej. No właśnie oglądałem ten pierwszy mecz pod koniec, nie zdążyłem na początek, więc nie byłem z wami. Ale bardzo fajnie tutaj końcówka była dość ekscytująca i nawet nie wiedziałem, że Klings był, z tego co mówiliście, go nie było w meczu na początku, więc tak. Nadrobił i zrobił różnicę wtedy. Tam zjadał tam kilka tych postaci bardzo szybciutko. Dokładnie. Gracz dziki dał radę, chociaż go wyrzucało, no teraz go wyrzuciło również. Na niego tylko Islerdera, czekamy Daft Punka. A, Wiochman. Wczoraj już mieliśmy ten sam problem i odpauzowaliśmy na kilka sekund. I potem normalnie wpuściło graczy, więc jeśli teraz też będą mieli problem, trzeba będzie odpauzować na dłuższy czas i wtedy powinni spokojnie załadować. No, czekamy. O, Earthshaker, co on tam robi? Co z Earthshakerem? Co robi Earthshaker? No zobaczcie. Earthshaker się spawnuje. No właśnie. To ja wiem, ale tak uderzy gdzie łapami teraz? A właśnie, Earthshaker ma łapy, czy racica, albo jakieś kopyta to jest? No bo to chyba... On ma łapki. Łapy normalnie. I kopyta. A, kopyta ma, tak jest, tak. Łapy i kopyta, no. Łapy i kopyta. Czyli nie jest parzysto kopytny. A nie, jest parzysto kopytny. Jest parzysto kopytny. Brznia trzech kopyt. Jest. Zgadza się. Się nie znasz, ja cię... Jeden z 10 było pytanie, ile nóg ma salamandra, a gość odpowiedział 3. Kurwa, znacie jakieś zwierzę, które ma 3 nogi, albo nie parzystą ilość od nóg? Salamandra, której odcięło jedną nogę. No dobra, ale umówmy się w naturalnym środowisku, jeżeli... W naturalnym środowisku też może odciąć nogę. Jeżeli nie cierpi na żadną dolegliwość... To nie trzeba cierpieć na dolegliwość, żeby stracić nogę. Jeżeli, uwaga, jeżeli jest nowonarodzona, nie było żadnych komplikacji podczas porodu, jest zdrowa, ogólnie dostałaby 10/10. I wszystkie inne takie zwierzęta, czy znacie jakieś inne, które mają nieparzystą ilość odnóg? Nie wiem, stonka? No to stonka też ma po 3 chyba, nie? Skąd wiesz? No ile masz stonka? Ty mówisz stonka, to można myśleć biedronkę? Nie no, głupio gadam. Ale to, czyli według twojej teorii to nożka powinna mieć jedną nogę po środku, czy jak? No, może być po środku, ale to nie od razu z boczeństwach myślisz. Nie, o taką. Powiem ci, że bardziej myślałem coś na zasadzie płetwy, ale ty widzę, miałeś nieco inne myśli. Error. To nie ja miałem myśli, to ty masz myśli. To nie, to ty zarzuciłeś mi zboczeństwa. Ale to jeżeli oprócz jakichś zboczeństw, to ten, to tak nie kapibara, tylko nie mrówkojad, tylko taki Error. Inny z trąbką zwierzak mały. Świniopodobnie. To już... on właściwie, można powiedzieć, że ma 5 dni. No niektóre zwierzęta używają ogona, żeby chodzić na przykład, więc wiesz. No to, że kangur na przykład? No, teoretycznie. No i co jeszcze? No, nie wiem, są jakieś inne na pewno. No to co ci? No małpka może. Małpka. A co to może? Chyba biologia jest. To jest Discovery Channel. Wszyscy są, chyba zaczynamy. No, całe szczęście. Dygresje tutaj jakieś. No, ty ślepy masz jakieś zwierzę, co się na ogonie jeszcze trzyma? Nie. No to co, no to kangur? Dobra, bo zagadaliście mnie panowie i kto ma lepszy pik, no. O, a czekaj, od razu wyrzuca. Kto ma lepszy?
Kurczę, na więcej błędów pozwoli Centaur Kabulka, bo mają Earthshakera, Slandara i Jakiro. Tak jest, mają od razu dostępne trzy stany. No, ale z drugiej strony też ma trzy stany. No tak. Wiesz co, jeśli dobrze pójdziesz czołami rany, to może być niedobrze, ale teraz popatrz, co się stanie. Oni tutaj idą sobie właśnie... Co się stanie? Czy oni się spotkają? Idą w dobrym kierunku? Ale oni jedni drugi mogą bardzo mocno kontrolować tymi stunami. Ten Earthshaker tylko wziął, nie? Tu jeszcze Hulk leci. Tak. Oj, czy Mirana zostanie dość... Nie, nie zauważyli jej. Ale nie, twarze oni się miną. Tak. Wiesz co, miną się, ale ktoś tutaj na tę runę chyba przyjdzie. Ja czuję krew w powietrzu. Tak, myślę, że wszyscy czują krew w powietrzu. Po prostu wymienili się strunami, stwierdzili, że teraz... Ale popatrz, jak ładnie sobie tutaj... Zeskautował. Bela zrzucona, ale nic. No, a chociaż Slardar tutaj odcięty. I... Przeżył. Nie wiem, co się stało. Przeżył ten Slardar. Miał być atakowany, chyba wyszedł na schodki i stracił wizję Centaur. I teraz Centaur odcięty. Ktoś po jakiejś stronie właściwie. Oj, tutaj Arrow poszedł. Długi. Oj, Centaur ucieka. Oj, Earthshaker nie da rady. Kówka? Ja dam tak radę. Jest. Ale mówię, ja się pogubiłem ktoś po jakiejś stronie tak właściwie. No ale stracili Shakera na dzień dobry, dostali Skyratha. No. Niby dobrze, niby źle. Jeden i drugi jest bardzo dobry na start. Wiesz co, Shaker ma potencjał i do gankowania takiego na początku. No. Więc ja bym wolał tutaj, no chociaż umówmy się, Skyter też jest dobry, ale... Ten zrobi większy damage, ale tak do gangowania, jak mówisz, a trzecie lepsze. Mirana wchodzi na teraz... top. Nie mamy Trilane'a jak wcześniej. Zaś do farmienia to... Powiem ci tak, Chrumkacz ma Storm Spirita, oni powinni się zająć i dokładnie zajmują się tym teraz. Trudna dota tutaj, ale mają wizję jakoś. Gremlin, ale w poprzedniej grze jak Chrumkacz został Silencera, to... Jest Arrow? Chrumkacz wydodżował. Na midzie. I Chrumkacz Silencerem naprawdę ściągnął grę, no ale widziałeś jak się skończyło. No widziałem. Ale w sumie zginę na życzenie, bo w sam się środek bazy. Wiesz co, no oni pod koniec, oni myśleli, że oni to po prostu wygrają, troszkę zapewnie poszli i... No i skończyły im się spony, no i tyle. No próbowali całą grę kończyć to. Ale nie wyszło niestety dla nich. Tidehunter 2 Mango, taktyka z poprzedniej gry. Tylko czy Silencera będzie ciężko zabić, jeżeli on nie podejdzie? A nie zanosi się, że teraz podszedł. No wiesz co, no jest Skyrat, jest Jakiro. Ten Edze na początku nie ma dużo życia, więc oni go spokojnie mogą zabić. A, Jakiro teraz też przyszedł. No bo Skyrat siedzi tam z tyłu. No i Sky tu jest u góry, on czeka tylko na dobry moment. No tylko, że Mirana też może rzucić Arrowa i to by się dużo zmieni. Oj, i teraz też chyba Lion tutaj jakoś... Aha, Lion się chowa w rozpicie. Co? Ale po co? Taktyka, powiem ci, jest ostra. Skyrat się chowa tutaj, Lion się chowa tutaj, Mirana też wraca. Siedzi w krzakach. No i Sky jednak zrezygnował. Tak. Postał, popatrzył, pomachał tymi łapkami. Fajnie, on zwrócił uwagę na jego łapki. On nie jest łysy, on jest taki, on ma jakąś taką złotą czapkę czy coś. No, ale mi chodzi o te łapki, jak on fruje, to one tak do tyłu się fajnie odchylają.
Masz obsesję na punkcie jego łapek. Ale on ma... drugi raz rozmawiamy. Tylko że on teraz nie jest skory do pływania, nie? On jest jak taki typowy ptak teraz, wiesz, posiedzi na gałęzi, popatrzy, poleci gdzieś, znowu popatrzy. Ojej. Ojej, Hunka zrobił runę, ale... Dar. Zastrzelili go. Dole. O, Ciki nie trafił. Mistrz Cikiego. Mm-hmm. Ale u góry teraz mamy Iskaira. Ale tutaj jeszcze czy zdąży uciec? Nie. Tutaj bardzo. Ale jak złapie pana łapkę. No złapie i co zrobi? Ma trzeci poziom. Czemu on się z nim nie bije? Jeszcze pewnie zginie. Ale. Oj. No ma Magic Wenda, także da radę jeszcze. No tak, ale... O! Sky spadł! Bardzo ładnie to zrobił. Musiała Silencer pomagać. Legion. Easy Rider. Ale będzie od złej strony, nie złapię go. Chyba, że tam o, jaka legionka z czerwonym... Z LEDem naokoło lata. Faktycznie LEDa ma. Ma LEDa. Ale ona jest taka... się jej LEDa. Ona jest taka, wiesz, taka pani damunka, nie? Dama z klasą, ale trochę bez pieniędzy. Oj, Silencer, ty powinien uważać. Tak. Starka na ogonie. A. Slark bardziej odważnie niż mądrze tutaj zagrał. No w końcu to ryba, czego ty się spodziewasz? No tak. Nie z rybą? No czy... no... A czy no nie? No jakimś lizardem, no. Jaszczurem. To jaszczurem? Czy ty kurwa ryby widziałeś kiedyś w życiu, przepraszam? Czy ryby tak wyglądają? A czy jaszczury tak wyglądają? W sumie tak jakbyś stał na dwóch łapach, nie? To jak taki waran trochę. No. No faktycznie. No ale jak ryba jak ryba Murena. W sensie nie może zrobić. Dziki tutaj Daft Punka próbuje strasznie zabić, ale... No, wyrzucił się. I tyle. No zawierzę, masz jak to nie wygląda. Ton farmi, co tam leci do niego? A butelka i butelka. Tak, też. O, Commander. O, to może być bardzo niebezpieczne. Na duela. Tak, szukają. Wszyscy są naokoło tego jednego chrumkacza. Jest tak zrzucony. Ale gdzie jest Legion Commanderka? W złym kierunku poszła. Ale jeszcze da radę. Jak rzucił pierwszego skilla? Ale zabrakło, nie ten chrumkacz wytarzował. Ale błąd. Czy tam Slarder goni tutaj, Silencera już nie ma w tej grze. Ole, Slark zniszczył. No, Legionka już troszkę już zapędziła i teraz... Chociaż nie, bo Slark skoczył i... Aj, no. Teraz tak. To był tak mały błąd, powiem ci. W złym momencie poszła w drugą stronę. No. No tutaj wybili jeszcze. Przytomność. Miał Warda chrumkacz tutaj u góry, więc widział, gdzie ucieka. Ale moment, Legionka była zasmokowana, więc Ward jej nie widział. Nie widział, więc. No to po prostu jest jakiś siódmy czy ósmy zmysł. Masakra. No to z Axem się biją bardzo mocno. Slark trafia wreszcie. Skokiem swoim. I nie ma Axa. Szkoda Axa, prawda. No i właśnie, to robi to, co chce. Mówiliście, że w pierwszym meczu nie popełniali błędów, a tutaj kurczę naprawdę to, ale tych błędów już jest. Początek wygląda identycznie. O, ale teraz jeśli dobrze to zrobią, to już nie ucieknie. Chociaż... Początek wygląda identycznie z tym, że chrumkacz miał 6-0.
No i cóż, ten chrumkarz wiedzą, że ucieknie. Oj, tutaj ulti wyrzucone, to Slark, no, resztką życia ucieka. No, ale tutaj są w samym środku. O, Jakiro im robi robotę. Ale ładnie tutaj te kogi postawione. Czy ten Speedbreaker nie widział, że on tamtędy nie przejdzie? No to wygląda, a teraz chrumkacz tutaj wybija nam Spirit Breakera. Tylko że on ma mana, nie ucieki. Oj, Ancient tutaj też spada. Chrumkacz za... No ale tutaj bardzo dobra robota robi Jakiro. Ale dlaczego wcześniej Bane nie użył swojego... Nie wiem, zabił go. Brain Sapa. Zabił go. A Witch Doctor Terraparmi? No. A Witch Doctor Kary, normalna sprawa. No, a Slandar zaraz Dagger. Oj tak. 10 minuta prawie. Będzie bolało. Będzie bolało, tak jak mówię. O, ulti ale wyrzucone Slandara. Witch Doctor zrobi teraz swojego ulta jeszcze. Nawet a nie ma jeszcze swojego nie ulta. Ma. Oj, oj, oj. Chyba się udało. Oj, szukają tego Slardara jeszcze cały czas. Jest, to o, Phantom Assassinka nożykiem rzuciła. Ice path. No, ale... Ale clock! Z kilometra tutaj sięga Jakiro, pięknie. Tylko czemu nie zamykał? Nie wiem, miał mamę. Mhm. A Jakiro nie miał 6 levelu, więc to powinno się udać do problemu. Cała piątka tutaj graczy trudnej doty na tym bocie aż. To chrumka tak, spuszuje no, to samo zap. A centaur bulki sobie spokojnie farmią. Tak. Nightstalkera tutaj mają, znowu gracze trudnej doty. Zobaczymy czy teraz będą coś... O, tutaj ulti rzucone przez Beastmastera. O, Slark tutaj trafił w Nightstalkera. Myślał, że nie trafi w nic. No i z tym słabo da nic doktor, bo no mógł uratować. Oj, nie wiem czy mógłby uratować. No w sumie Slark był na ulti swojej. O, Slark znowu tutaj idzie do przodu. O, i Bane teraz troszeczkę prze... Czy powinien wiedzieć, że... To samo CK. Nie ma już go. Dużo błędów. I duże błędy. Ale jak na razie nie są to selektywni terosi, których oni tracą. No czy Ben się zawsze by przydał do tego, bo na pigofie jest świetny. No i ale mamy Vivera. Trzecim levelem. Tak, tylko ten Weaver jest goły tak naprawdę. A poprzednio taki Weaver zaczął robić radiasa i złożył się. Witam panowie, przepraszam na sekundkę, jaki najlepszy jest serwer? Luksemburg. Dobra, dzięki. User left your channel. Usterki techniczne. Weaver jako kadłubek znowu. A, musiałbyś zobaczyć jak wygląda Bayratoper. Widziałem, to jest masakra. Fajnie wyglądał, na takim łysie. Ja łysy dziadek w trumnie. No, tak w trumnie. Nie rozumiem co robi teraz właśnie Weaver, bo... Trzeci poziom ma tylko. To jest trzeci poziom i Storm może go zabić. No, ale spokojnie ucieka. No Storm wie o tym, że może go zabić. Tu jest wizja. Tak. To co daje wizję? Tutaj skaczą na tych daggerach. O, tutaj podjęcie Beastmastera. Phantom Assassin'a tutaj chce bić. Ładnie jak stoją z dwóch stron. Oj, teraz wyszli. O, ulti wyrzucił. Ładnie im grał od początku. Clock niestety nie trafił, ale to było ciężkie do trafienia. Oj, Phantom Assassin'a i gra tutaj z losem. Kogi w dwóch? No, rzucaj tego nożyka chociaż. No dobrze. No, ale Klings nie dał rady. Chrumkacz, no ulti tutaj wyrzucone, ale nic nie posło niestety w Chrumkacza. Chyba tutaj już to wszystko było za daleko. Weaver poszedł w Chrumkacza. No tak. O, tutaj Slark jest wysoko, ale Weaver chyba nie da rady.
Jeszcze tutaj rejzy, tak jest, ale nawet nie rejzami, tutaj wszystko poszło. No nie ma jako tutaj uciec z bounty hunter. Teraz ma, nie widzę, jest, udało się. Rejzy, czy trafią? Nie, 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 zupełnie złą stronę. Teraz próbują dalej szukać, ale... Mądra zmiana, prawda? Pięknie tutaj, pięknie zagrał tutaj Easy Rider tym bounty hunterem teraz, wydożywał wszystko. A mieli bardzo dużo, żeby go tutaj wykończyć. My teraz tak pomyślałem, chyba najlepiej w tej sytuacji było, jakby on się nie ruszał. Teraz, no bo mógł właśnie to samo pomyśleć, że on ucieknie w drugą stronę, więc najlepiej by było, jakby się nie ruszał. Słuchaj, rdzi różnie to bywa, lepiej uciek. No mówię tak, no. Teraz wyszło. Teraz co? Weaver stracony, oczywiście, bardzo szybko. Teraz mamy Brewmastera. Ludę. Nixa. Ja nie mogę patrzeć, jak Luna wygląda. Zobaczcie sobie, jak wygląda awatar od Luny. No, taka łysa. No. I też, też lata w powietrzu, jak ten żyrof. Co wy macie do łysy? Ale Paweł, ona wygląda jak tygrem. O, dzięki. Oj, Chrumkacz prawie tutaj spada na górze. Luna go z ultimate'a prawie wykończyła. Ale Ember miał remnanta z tyłu i spokojnie ucieka. Luna ma... bardziej męskie rysy twarzy niż jeden chłopak, więc... Beastmaster tutaj jest bardzo wysoko, tylko nie widzą nikogo. No co ty gadasz? Ja akurat łysina pasuje, no co o, Luna widzi Beastmastera, tu z tyłu Ember jeszcze i Bounty Hunter. No zaraz tutaj będzie bitka, czy teraz ta Luna da radę tutaj tego Embera zabić? No nie, 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 za dużo tutaj damage. I tej Luny już nie ma, więc nie ma ci już o czym pogadać. Sven tu w międzyczasie Jackie Rona na dole podbija i tutaj aż trzech ich na ulti swoje wyrzuć za ten Jackie Ron, ale przystanowi wszystkich, ledwo żyją. Teraz teleporty właśnie nam lecą. Brewmaster tutaj ulti swoje wyrzuca, niestety Nyx już tutaj dla trudnej doty spada. No starałem się uciekać teraz tym Beastmasterem. Tylko że oni zabiją Brewmastera, bo tam Shadow Team leci z Bannerem obok. Tak. Brewmaster zdaje. Ale rejsy nietrafione. No dobrze, że Slark tutaj ratuje z Beastmasterem, bo te rejsy to był miss miesiąca. W międzyczasie Bounty Hunter tutaj z Emberem się spotyka, no ten Ember bije go bardzo mocno. Oj, ledwo, ledwo Bounty Hunter tutaj uchodzi z życiem. On czeka teraz na kryty i chyba będzie chciał podejmować? Nie, niestety nie, nie próbuje nawet. Tak. W międzyczasie to Sven był bardzo blisko, bez głowy. Jeździ bez głowy, Sven. Oni teraz tak, powinni trzymać Svena, Kimbera i Magnusa. To jest priorytet dla nich, że oni muszą to trzymać, bo to jest jeden dobry teamfight i to się wszystko poskłada. Mm-hmm. No właśnie, ale czy będą myśleli tak trzeźwo? Bo teraz to są dużo herosów, Sven to teraz jest Sven to jest Headless Horseman. Ten nie ma głowy. No nie mówiłem, ma. Mówiłem, jeździsz bez głowy. Wspaniałe. Takie idealistyczne. No, zobaczmy co dalej, bo tutaj Center Bulka próbuje tą drugą wieżę już zjadać. No właśnie mamy znowu tą samą sytuację jak w poprzedniej grze, że tutaj trudna dota, żadnych wież nie ma, tutaj gracze bardzo ich puszują. Przeciwny, że o, Beastmaster tu ulty wyrzuca, Slark też trafia. Oj, Arpi w dwóch, eleganckie. Spektra jeszcze tutaj się pojawia. O, Timber nie trafił w drzewo. Tutaj padają kolejni. Niestety właśnie ten Timber nam tutaj spada, trójka. A super Sven tutaj wchodzi i bije bardzo mocno, ale sam nie dał rady. Jeszcze to był za mały Sven. Ale ten Sven tak naprawdę mocno nie bił, no popatrz co on ma. No nie, nie, nie. No i cała czwórka. Dobrze, że mają Magnusa, że Magnus cały czas bije. Tak, no próbuję teraz topa bronić. Czy da radę przeciwko Chrumkaczowi? O, na razie Chrumkacz się cofa. No i kolejna wieża spada. Jak popatrzymy na grafy, to jest przewaga duża tutaj dla świetlistych, niestety. Mamy Shadow Demona i Huskara, tylko ojej. No znowu Huskar. Huskara na mnie patrzy. Zobacz co ten Huskar ma. Nic nie miał, także... No super i ten pod Huskara. To samo co miał Sven. Mhm. Czyli no, nic. Ja się cieszę, że cały czas Magnus jest grze, jest teraz w miejscu.
Bloodstone na Emberze, to jest ciekawe. Huskar niech będzie Rambo i niech zabije Slarka. No słuchaj, duża regeneracja many, każdemu się przydaje tak naprawdę. Mamy Klinksa, kolejny raz, tylko no teraz mamy tutaj na innym graczu Deathwing. No zobaczymy, jak tutaj sobie poradzi z tym Klinksem. No Ember tutaj zaczyna swój ride, Easy Rider tu podejmowany. Już nie ma Shadow Demona, nie zdążył nic zrobić. No Viper tylko zdążył opluć Zappa i to tyle. No ale czy tutaj zdążą? Slarka nie dadzą rady. Huskar, no jest z tyłu, on był zdumowany, więc nie zdążył nic zrobić. Ulty nie rzuca. Magnus no wchodzi świetnie, ale nie ma Huskara cały czas w grze, ponieważ jest tutaj zdumowany. Jeszcze tutaj brakuje kilku sekund. No niestety, Magnus tutaj nam zaraz na 100% spadnie. Tak, Magnus umiera, Zap ucieknie z tego co widzę, bo Slark tylko nie ucieka z wizji, no to od razu regeneracja mu się włączy. Tam czymś nie wyrzucam, nie rzucę. Tak, a Huskar nic to nie zrobi, bo wszyscy oni mają full HP, a Viper Ultimate swoje wyrzucił już wcześniej, właśnie na Slarka, który właśnie zaraz ucieknie. Patrz jaką fajną, jak fajnie Slark teraz wygląda, taki wkurzony, tak? Error. Ale Maryi wykrzywiono, ojej, co mi się dostało? Częściej się, prawie się popłakał chłopak. Ale przeżyje. No tak, trochę wody nas wylecie. Jeszcze ten biedny Huskar nic tu nie zrobi, niestety. Będą się musieli wycofywać. Tylko że bym się kończył za 3 sekundy, tylko lepiej, żeby on już skrywał, bo nikt tego nie zabije. Chyba że Slark się cofnie, to wtedy. Wtedy jeden za jeden. Okej, ale tak to teraz nie ma opcji. Wiesz co, tylko jeden za jeden w tym momencie to już dla nich nie działa, bo oni mają 17, a tamci mają 34. No to już są, mają połowę z tego, to... A tak, tylko że... No tak, ciekawsze hero do bronienia już w sumie minęły, bo był... Tak, Carter umarł, teraz Magnus na linie. Snajper co najwyżej jest, tylko że jest z drugiej strony Doom. Powiem tak, że od samego początku bardzo dobrą robotę zrobił Shilas, tak? Eternal Shitter na tym, na Beastmasterze. On przez długi czas nie zginął i zrobił im bardzo dobrze. Dawał wizję zwierzątkami i kilka tam ładnych killi zdobył. A wiesz co? Ja tylko, że ta sytuacja, jak Legion gangował wtedy Mida tam, nie? No to też dużo zaważyło. Tak, to im się nie udało, to tam był naprawdę... Chrumka, tak jak mówiłem, miał tam fuksa okrutnego, szósty zmysł. No i się zakończyło tak, że niestety Magnus padł. Ale tutaj wychodzą wysoko gracze trudnej doty, a Chrumkacz tutaj zaraz za nimi. Oj, będzie na nich podjęcie tutaj zaraz. Chociaż tutaj Huskar wchodzi w tego Chrumkacza, czy on go przetrzyma? No nie, wygląda na to, że zdecydowanie nie. Ale tutaj Viper dał radę zabić przynajmniej szczerze tego. Szczerze mówiąc, to był dla nich dobry trade. No tylko, że Huskar był w stanie, wiesz, zabić jeden na jeden, poświęcając siebie prawie każdego, no może nie dumno. No nie z tymi itemami. Nie ma opcji. On dramę teraz skończy. Oj, teraz podjęcie na Vipera, ulti odpalone tutaj w sam środek. Świetna komunikacja tutaj ze strony centra Wulki. O, Ursa zrzucił pierwszym skillem, bo tak zdenerwował. Ja patrzę na grunę. Jak ktoś ogląda Spidermana, albo nie oglądał, to głównym rywalem był właśnie Batrider. Aha, teraz to moja motka nawet odpali do góry nogami. No tak. Ale tutaj przewaga duża center bólki w chwili obecnej. No i nie ma czym zabić. To w sumie jest DP, jest helikopter, no i jest, tak. Tylko że oni nie mają żadnych itemów.
No Zero tylko ma te rumy, które coś tam oczywiście pomagają, ale no czy tutaj dadzą radę z Urso, chociaż będzie ciężko ustać, które Bloodstone'a ma i tu regen jest strasznie duży. No regen regenem, ale ma 2000 życia, zauważ. Kunka 1700, Slark 1200. No w co miś na tą Ursę bardzo? No idzie właśnie w ich stronę i jest tutaj Bad Rider z Gyrocopter. Ulti nie zdążył odpalić tutaj chrumkacz. Oni będą właśnie chcieli czym go zabić. No właśnie próbują czteroma. Tak, całe szczęście, że właśnie udało im, że nawet się zdenajował. No przynajmniej nie dał im XP kasy, prawda? O to chodziło. Ten wart, który tutaj stoi na tym topie, to dzięki niemu zabili tego chrumkacza, bo jakby jakiś teamfight był, to by było nieziemska tutaj przewaga z tą Ursą, ale no nie mam. Doom, Orchidea składa. Na to, jak gra trudno dopa, to nawet jakby tam szli, to by zbili już. Oni mają taki playstyle. No, Slark teraz będzie Slark tutaj ścigał. Wizję da tutaj za dwóch graczy kolejnych. Ojej, szkoda, że tam się teleportował, tylko za ten... O, dobra, Bad Ridera tutaj widzą. No, nie ma szans tutaj na ucieczkę żadnych. Z tymi tutaj pikami, no to nie było nic tutaj do zrobienia. No i muszą teraz gronić High Grandy znowu. Tylko, że cały czas DP, Zero i Dazzle w grze, więc jest szansa. No, jeśli teraz jeszcze dostaną jakiegoś damage dobrego, to na pewno będą lepiej bronili ten high ground. No zaraz tutaj Doom wejdzie, pewnie Windragerkę, o już tutaj ich zauważyli. Cofnięcie będzie Dazzle. No, sam się tutaj próbuje ratować. No, WR-ki nie ma, Dazzle też już nie ma. Ten Zero powinien się tutaj cofnąć. Oj, tutaj Slark sam podejmuje tego Gyrocoptera. No, miał szczęście, tutaj dał radę uciec. Tak, bardzo głęboko wchodzą w tę templarkę. Ta templarka tak weszła, żeby zginąć. Tak, jeszcze ulti to ja da Funko, które wystrzeliło już po śmierci nawet. Terror Blade też mają, który będzie bił tutaj bardzo mocno. Ten high ground tutaj już od razu cisną do przodu. No jest Zero, który teraz silencowany od Orchida, którego tutaj Doom posiada. I nie ma też jego. No zostało tylko 10 minus 3 sławny. A tutaj Raksy podejmowane od razu, jest brudka, ale no wyrzucone tutaj to... te sieci, ale nic nie zrobią tutaj. Jeszcze statek tutaj na ucieczkę Kunka wyrzucę. Tutaj był chyba ten fail był. Teraz dostaję antymaga, który przerąbany przeciwko... Chodzi tutaj od razu. Już była drołka i nie ma drołki. W ogóle mają przerąbane. Tak. No będzie ciężko im się tutaj podnieść. Tego Terror Blade'a obijają. A ten od razu ulti odpala, no i bicie mnie nie dalej. Nie ryzykowałbym już dostać CS-a na pewno. GG, odklepują gracze trudnej doty. Wiedzą, że tutaj już nic nie ugrają, potrzebują następnej gry. Następna gra, może coś wniesie im uda zrobić, bo tutaj to już... No, była masakra niestety. Niestety, chyba piki im nie leżały w tej części. No i wygrana.